Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy wiedzieliście o tym, że gnomy są z natury kochają wszelkie rodzaju zabawy, figle, żarty oraz gry? No cóż, teraz już wiecie. Dobra, no zobaczmy co się stanie, kiedy naciśnie tą dźwignię. Słyszycie odległy dźwięk naprężonego łańcucha. Ciekawe. Co mogę dla ciebie zrobić? Zamieniam się. Ciekawe co to zmieniło. A, słyszycie? Coś się dzieje. No tak, zdecydowanie coś się dzieje. Tylko poczekać. A, w międzyczasie wsadziłem tam wszystkie te żądła wywirne. Bla, 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 bla. No i mamy piękny jad wywirny, który na pewno do czegoś się przyda. W końcu, no ile kreatywnych sposobów można wykorzystać jad wywirny. A dobra, eliksir zdrowia, złodziejskiego mistrzostwa, jakaś proca, mikstura ducha, którą już to widzę, mikstura siły, pociski. Pociski się przydadzą dla kapłana. Dobra, zmodyfikowany korzeń mandagory. Strzała. Nie wiem co to za strzała. Powstrzymania. Oplątanie celu na 4 rundy. Na sprzedaż. Co my tu mamy dodatkowo? Koci ogon. Plus 1, zręczność plus 1. Ochrona przed złem. Pocisk plus 4. Ładny. Esencja duchowa dla... Gdzie ty jesteś? Dobra, przeszukamy całe laboratorium. Na pewno znajdziemy coś jeszcze ciekawego. Ochrona przed żywiołami. O, siedmior oczu. I zapiski DJ Arizona jakieś. Nie wiem co to ma być. Ten długi zwój pergaminu zawiera notatki. Bla bla bla, można przypuszczać, zamierzają wkrótce naprawić wszystko, skoro jest jedną z grup, to potrafi w ciągu ostatnich paru minut. Bla bla bla. Niezwykle ciekawe etapy powstania historii Yuan-Ti. Uwaga, choć destylację trucizny wizywirny można prowadzić osoba nie wyszkolona, to destylacja wywaru histachi może powieść tylko posiadaczowi tych notatek, dysponującemu umiejętnością alchemia na poziomie wyżej niż 15. W przeciwnym wypadku trzeba skorzystać z usług kogoś doświadczonego, nieważne, bla 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 bla. A, to te notatki, które potrzebne są do stworzenia tego wywaru całego. Na szczęście nasz mak ukochany sam nacisnął. Nie potrzebowaliśmy żadnych takich pierdółek, okej. Ochrona przed żywiołami. Ładnie, chmura przed ogniem, ładnie. Dobra, a jeszcze siedmioro oczu. To jest ciekawy czar. Przywołuje siedem magicznych kul, które wyglądają jak oczy i formują pierścień nad głową rzucającego. Każde oko ma możliwość ataku i obrony. Jednak, kiedy jednak zostaną one wykorzystane, oko straci swoją moc. Jeżeli ponownie zrzuci się zakręcie siedmiórkę oczu przed zakończeniem czasu działania poprzedniego, nawet jeśli nie powstało już żadne oko, będzie ono nieudane. Moce każdego z oczu opisane są poniżej. To okej, miałem małą awarię. Jestem z powrotem. Chroni rzucającego przed atakami na umysł. To oko odbija pierwsze ataki fizyczne. Zaklęcie maga pierwszego poziomu magiczny pocisk. Wykonuje za pomocą ognia w skuteczności zimna kwasu. Można je również zamienić na błyskawice. Generalnie dużo ciekawych rzeczy. Oraz powiem wam, że magowie, wrogowie w przyszłości również będą korzystać z tego czaru, więc również chce się go nauczyć. A, wyrzucę jeden palec śmierci. Wezmę za to właśnie to siedmioroczu. To jest całkiem ciekawy czar. Jakieś rozkazy rozumiałem. Słucham. A to co my tu możemy zrobić?
A, kolejny histachi. Swój ochronny jakiś i bluźnierstwo. Historia sióstr światła i ciemności. Ble, nie lubię czytać. Czy takich bzdur. Ogólnie lubię czytać. Zamieniam się w słuch. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. W międzyczasie to możesz dać magowi. Zobaczmy, co my tu mamy. Ochrona przed petryfikacją. To zwój ochronny. Zniszczenie to dla kapłana. Zwój. Brak miejsca na dodatkowy ekwipunek. Jak zwykle. Oraz ochrona przed trucizną. To również jest zwój ochronny. Ta. I tak nigdy nie korzystam z takich rzeczy. To jest czar, który kompletnie nam się na nic nie przyda. Dobra. Czekaj, czy są tu jakieś pułapki? Tak się pytam, tylko z ciekawości. Swój ochronny, pełzająca zagłada. Nie, ciekawe czary. Burza ognia oraz kolejny zwój ochronny. Kolejny zwój ochronny i nie mam miejsca na kolejny ekwipunek. To jest niepotrzebne. Złodziejski do mistrzostwa domoczkowi. To jest niepotrzebne. To sprzedaż i od razu jest czar. Też od razu jest miejsce na czary. Dobra. Burza ognia. To jest wywoływania. No szkoda. Przydałaby się. Dobra, łotrzyk może kiedyś to rzucić. A to jest sprowadzenie, więc również tego nie możemy rzucić. Ochrona przed zimnem. Ochrona przed kwasem. Czego? Zgoda. Symbol bólu. Wow. To się przyda kapłanowi. A to zaraz przebadamy. Symbol bólu. Magiczny glif przepełniony magiczną mocą, która wpływa na każdą wrogą istotę, w stanie zobaczyć. Istoty będące pod wpływem zostają obezwładnione bólem. Odzyskują modyfikator minus 2 do zręczności, minus 4 do rzutów na ataku. Dany rzut na wytrwałość neguje. Ciekawy czar. Czas rzucania 3, 10 minut na poziom w promieniu 10 metrów. To się przyda kiedyś. Ochrona przed ogniem oraz ochrona przed magią. Magia nie funkcjonuje wewnątrz sfery, wyjątkiem są magiczne przedmioty. Ta. Dobra. Możemy się stąd wynosić. Idziemy tutaj, na dół. Przekazać naszemu koleżce wywar. Wywar histachi, osłabiony. To jest generalnie co za dziwny pomysł, żeby chcieć się zamienić w takiego potwora. Ble. Nie ma już rzeczy, że nudzi mu się. Nie ma ciekawszych rzeczy do wymyślenia. No cóż. Ładny obrazek, przyznacie. No i czary nam się pokończyły. Znowu. Jestem. Zrobione. Zrobione. Tutaj, mości panowie. Jakieś rozkazy? Dobra, ponieważ ten gość może być wdzięczny za to, że właśnie przynieśliśmy mu ten wywar, więc gadał będzie Bart, a nie Paladyn. A, przyjazna twarz to zawsze miły widok. Jak sobie radzisz z misją Mandala? Zadanie wykonane. Osłabiony wywar histachi powstał niepostrzeżenie.
Tak, niepostrzeżenie. Na pewno nie zauważyli tego, że wybiliśmy całą obronę laboratorium w pień. Odkąd się poznaliśmy, wciąż mnie zadziwiasz. Gdy już przejdę przemianę, osiągnę cel mojego życia, jestem ci dozgonnie wdzięczny. Jeżeli zechcesz mnie odnaleźć po przemianie, nie szukaj mnie w więzieniu. Będę w komorze lęgowej w północno-zachodniej części poziomu, który jest pod nami. To pamiętacie tam, gdzie były te jaja. Tam, gdzie było jajo z szefirem. Dobra, w takim razie bywaj, znajdziemy cię tam kiedyś. Jak będziesz nam jeszcze potrzebny. Dziwaku. Słucham. My tymczasem wracamy na dół. Znowu mam katar. Uwielbiam mieć katar. Mówiąc uwielbiam katar, mam na myśli nienawidzę kataru. Jedynej rzeczy, które bardziej nienawidzę, to komary. Dobra. Schodzimy z powrotem na poziom trzeci. Zrozumiałem. Aha, przypominam sobie, pułapka. Tyle roboty. Tym razem nie chcę w nią wpaść. A tak mało czas. Mam mocną motywację, aby tym razem nie wpaść w tą ogromną, miażdżącą pułapkę. Wszyscy idą? Dobra. Tutaj i szukaj pułapki. A reszta niech się tak sunie na bezpieczną odległość. No, no, szukaj, szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj. No, no, przecież wiesz, że ona tu jest. Wow. No, naprawdę tu jest. Jakieś dziwne połączenie. A tak. Już nie będzie żadnych więcej zmiażdżonych członków, ani tam kończyn, ani niczego. Ponieważ już nie istniejesz. Taki koniec czeka wszystkie wredne pułapki. No wiecie co, chyba sobie złapię kawałek papieru. No, od razu lepiej. Aha. Wróg w pobliżu, tak na dzień dobry. Proszę pana. A może wiecie co? Zajmijcie jakieś sensowne pozycje obronne. O, łucznicy. Czego? Kolejna rzecz, której nie lubię. No. Co my tam możemy? Wiecie co? Przetestujmy ten czar może duszenia. Chociaż nie, jak rzucę na nich obszarówkę, to nie będę mógł potem do nich podejść. Szlak. Ale pioruny kuliste zawsze można polecać. Dobra. Wy tam idźcie ich klepcie. Dobra, przestań rzucać piorunami, bo jeszcze trafisz na rzecz naszych. Śpiewaj jak zwykle. Zaraz oczyszczę to miejsce. Chciałeś w ogóle te pioruny? Chyba nie. Myślę, że nowe wykonanie. No, przedbałem za wcześnie. Ups. Jestem. Możesz na mnie liczyć. To łatwe. No, trzeba uważać, oni mają zatrute strzały, które bolą. Trzeba coś zrobić jak na. A nie, więcej łuczników. Zrobię co w mojej. Ja tak nie chcę. Moje wyczulone zmysły są do twojej. I już właśnie zużyłem wcześniej ruch. Więc nie będzie tym razem posiłków znikąd. Wracaj tu, panie! Wracaj tu, mi panie! Mamy chyba parę rzeczy do pogadania. Nie mam świetla. A tak mało. Pił, wybijmy się. Przynajmniej nie będzie strzelał tymi swoimi głupimi strzałami. Kolejny szkielet. To ich tu prosił. Nie, nie.
O, niezłe bentki otrzymuje kapłan. Teraz jest tak, jeszcze przyszedł. To łatwe. Teraz kolejny zbrojony szkielet. Wiecie co? Nie chcę mi się z tobą bić. No, sio. Tak. No, dalej. Dobra. Trzeba coś zrobić. Moje wyczucie. Tu podejdźcie. Pewno znajdzie się tutaj coś do bicia. Dobra, otoczcie go, żeby wam nie uciekł. I bijcie go. Tak. No, ty sio. No, dobrze. Nie wiem, jesteście beznadziejni. Jednemu szkieletowi na to pozwolicie uciec. Nie będzie. Ty go blokuj? O tak. Już nie ucieknie. Jestem. Gotów oczywiście. Dobra. Według oryginalnych zasad zaatakowany nieumarły powinien przestać uciekać. No ale cóż, najwidoczniej takie uproszczenie było. No uwaga, dobra, mistrz nas zaszedł od tyłu. A co my z tobą zrobimy? Nie wiem, może magiczne pociski? A może ban? Życzenia? Tylko dajcie tu. Dobra. Zamieniam, zrozumiałem. Co my tutaj mamy? O, histachi więcej. Powoli zaczynam lubić te stworzenia. Żart. Morderstwo najpodlejsze, co chcesz to zrobić. Zwycięstwo najszlachetniejsze. Co, myślisz, że mnie pobijesz? Dobra, pobijmy się jeszcze. I tutaj mamy coś ciekawego. Do zbadania, jakiś stół, coś jeszcze. Czego? A ty sio. Czy dobre to klik? Dobra. To sio. Zobaczymy. Co my tutaj mamy? Wow. Mnóstwo czaszek, ciało kobiety, ciało dziecka, ciało mężczyzny. Potwory. Zżarli ich wszystkich. Co my natomiast tutaj mamy? O! Nasz czarodziej kogoś zwinął. Nie wiem, jakieś źródło wody. Czy co, znając życie, to te UNT, czy histachi piją do tego źródła wody. Wiecie co, zróbmy im na złość. Zróbmy coś takiego. Niemalże instynktownie wlewasz jeden flakonik trucizny i jadłowiar do sadzawki, zamieniając jeszcze niedawno czystą wodę w obrzydliwy płyn. Za. Napijcie się tego, spryciarze. No, kolejny szkielet. Dobra, zajmijcie się nim szybciutko. Trzeba coś zrobić jak należy? Mówiąc szybciutko, mam na myśli raz. Będę go odpędzał, przynajmniej tak to nie ucieka. To zadanie kogo? Patrzcie, jak ten jadowity kiełek za nim dymek zostaje. Śmieszne, jak go rzuca. Jestem załatwiony. Wiecie co? W następnym odcinku na pewno znajdziemy jeszcze więcej takich sadawek, więc będziemy równie wredni i je również pozatruwamy. I zobaczymy, co jest tam i wszędzie. Dobra. Dziękuję za uwagę jeszcze raz i na razie.